Witam serdecznie w kolejnym materiale. Tak jak obiecałem, dzisiaj zaczynamy mówić o blokadach liniowych, a dokładnie sobie powiemy o jednoodstępowej blokadzie liniowej, kiedyś nazywana półsamoczyną. Oczywiście nazwa półsamoczyna cały czas istnieje, ponieważ starzy kolejarze zawsze mówili, że to mamy półsamoczyną i samoczyną blokadę liniową. Ostatnie zmiany w instrukcji IE4 mówią o tym, że mamy jednoodstępową blokadę liniową. Jak sama nazwa wskazuje, blokada reguluje nam ruch pociągów na jednym odstępie, ale również półsamoczyna blokada liniowa jest jak najbardziej również tolerowana i akceptowana, jeśli chodzi o nazewnictwo. Szanowni Państwo, żeby sobie mówić o blokadzie liniowej, jednoodstępowej czy samoczyn, czy wieloodstępowej, musimy sobie powiedzieć, co to jest przede wszystkim ta blokada liniowa. Blokada liniowa to jest nic innego jak zespół urządzeń mających na celu regulację następstwa ruchu pociągów pod względem technicznym. Ponieważ pod względem organizacyjnym regulację ruchu pociągów następuje na skutek ustnej wymiany informacji pomiędzy dyżurnymi ruchu na posterunkach ruchu. Gdy nie ma blokady liniowej, to wtedy mamy tak zwane telefoniczne zapowiadanie pociągów, czyli to jest ta ustna regulacja ruchu pociągów, czyli nie mogę wypuścić kolejnego pociągu, jeżeli kolega z przedniego posterunku ustnie nie potwierdzi mi przyjazdu danego pociągu. Ale oczywiście ludzie, jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy mylni, dlatego aby zwiększyć bezpieczeństwo na kolei, zastosowane są właśnie blokady liniowe, które właśnie dają nam to bezpieczeństwo pod względem technicznym. Tak jak tu mamy wygrubionym drukiem, dzisiaj zajmiemy się tylko jednoodstępową blokadą liniową. Szanowni Państwo, półsamoczyna blokada liniowa, czyli ta jednoodstępowa, ja różnie będę używał, że jak mi tutaj na język ślina naniesie, raz powiem jednoodstępowa, raz powiem półsamoczynna. Blokada liniowa to blokada liniowa powodująca takie zadziałanie i obsługiwanie urządzeń SRK, aby wyprawienie na szlak lub odstęp następnego pociągu było możliwe pod warunkiem, że personel posterunku ruchu znajdującego się na końcu szlaku lub odstępu potwierdził, iż poprzedni pociąg w całości opuścił ten odstęp. Czyli to samo, co mówię, wiedziałem o tym ustnej regulacji ruchu pociągów, tylko blokada liniowa nam zadziała pod względem technicznym. Ogólnie mówiąc, wyróżniamy takie dwa najpopularniejsze rodzaje blokad liniowych półsamoczynnych. To jest blokada liniowa typu C oraz blokada liniowa typu AAP. Za chwileczkę sobie powiemy o blokadzie typu C, a żeby tutaj Wam za dużo do głowy nie napchać, w następnym materiale powiemy sobie o blokadzie liniowej typu AAP. Szanowni Państwo, typ C. Jest to blokada, którą osobiście ja obsługuję. Jest to na moim posterunku, gdzie ja pracuję. Ta blokada może być albo jednokierunkowa, albo dwukierunkowa. Ogólnie mówiąc, blokad jednokierunkowych zgodnie z instrukcją IE4 nie wolno już stosować. Tam, gdzie jest jeszcze, no to jest jeszcze, ale jak będzie jakaś modernizacja urządzeń SRK, to na pewno już blokad jednokierunkowych nie wolno stosować. Teraz taka blokada liniowa składa się z różnego typu bloków. Blokada dwukierunkowa, czyli ta najpopularniejsza, składa się z następujących bloków. Jest to blok początkowy, jest to blok końcowy oraz blok pozwolenia. Takie bloki są zarówno na przednim, jak i tylnym posterunku. Mamy również, tak jak wspomniałem, blokady jednokierunkowe. Zasada działania ogólnie jest taka sama, z tym, że w blokadzie jednokierunkowej nie ma bloku pozwolenia. Jest tylko blok początkowy na tylnym posterunku oraz blok końcowy na przednim posterunku. Z czym to się wiążą te bloki, za chwileczkę sobie powiemy. I właśnie, mamy tutaj blokadę dwukierunkową, ponieważ o niej bym chciał się skupić. Szanowni Państwo, mamy tu różnego typu kolorki, jakieś tam kolorki białe, kolorki czerwone. One świadczą o tym, czy blok jest zablokowany, czy odblokowany. Ponieważ blokada liniowa, bloki w blokadzie liniowej działają na prąd zmienny. Czyli jak jest coś jedno zablokowane, to drugie jest odblokowane. I tak słuchajcie, szanowni Państwo, weźmy sobie na przykład taki tor numer 1. Ja pracuję na posterunku tym po lewej, Wy pracujecie na posterunku tym po prawej. I weźmy, że ja chcę wyprawić pociąg po torze numer 1. Teraz uwaga, bloki w blokadzie liniowej wszystkie muszą być odblokowane, ale są oczywiście tutaj wyjątki.
Jak tu najprościej Wam to wytłumaczyć? Ogólnie mówiąc, blok początkowy na moim posterunku współpracuje z Waszym blokiem końcowym na Waszym posterunku. Jeżeli ja zablokuję blok początkowy, to u Was się odblokuje blok końcowy. Tak samo Wasz blok początkowy współpracuje z moim blokiem końcowym na moim posterunku. I tak samo bloki pozwolenia. Bloki pozwolenia współpracują z blokami pozwolenia zarówno na jednym i na drugim posterunku. Tu troszeczkę może być dziwnie, ponieważ na ludzką logikę, jeżeli blok pozwolenia współpracuje z blokiem pozwolenia, to czemu blok początkowy nie współpracuje z blokiem początkowym? No tak nie jest, bo jak coś się tutaj, jak pociąg jedzie tutaj od nas do Was, no to ja blokuję początek. To jest początek wyprawienia tego pociągu, a żeby tutaj potwierdzić ten przyjazd pociągu, wy musicie zablokować blok końcowy. Czyli żeby tak ładnie ująć. Jeszcze raz, blok początkowy współpracuje z blokiem końcowym, tak zarówno na jednym i na drugim posterunku, a bloki pozwolenia współpracują z blokami pozwolenia. Teraz uwaga, aby wyprawić pociąg, przede wszystkim musisz mieć blok pozwolenia odblokowany. Blok pozwolenia odblokowany ma zawsze kolor biały. Jeżeli ja u siebie mam pod danym torze blok pozwolenia odblokowany, to Wy będziecie mieć blok pozwolenia zablokowany i będzie on na kolor czerwony. Teraz dalej, jeżeli chcę wyprawić pociąg, muszę mieć blok początkowo odblokowany, a Wy musicie mieć blok końcowy zablokowany. Teraz uwaga, troszeczkę jest to dziwna sytuacja, ponieważ analogicznie, jeżeli blok początkowy jest odblokowany, no to ma kolor biały, tak samo jak było bloku pozwolenia, ale czemu blok końcowy w stanie zasadniczym jest w stanie zablokowanym, ale też ma kolor biały? Ponieważ, szanowni Państwo, kolor biały i czerwony świadczą o tym, czy coś się dzieje, czy coś się nie dzieje. Jeżeli nic się nie dzieje, to mamy kolory białe. Jeżeli coś się dzieje, to mamy kolor czerwony, za wyjątkiem oczywiście bloku pozwolenia, ponieważ zawsze albo na jednym, albo na drugim posterunku któryś z tych bloków musi być zablokowany, a któryś odblokowany. Zauważcie, no, że ja zarządzam tutaj torem numer 1. To zawsze muszę mieć blok pozwolenia odblokowany w stanie zasadniczym, a Wy zarządzacie torem numer 2, więc Wy macie blok pozwolenia odblokowany, a ja mam zablokowany, bo Wy zarządzacie tym torem. Wracamy do naszej sytuacji. Na przykład ja chcę wyprawić pociąg po torze numer 1 do Was. No to muszę mieć blok pozwolenia odblokowany. Tu nie ma innej opcji. Blok początkowy musi być odblokowany i ma kolor biały, ale blok końcowy jest zablokowany. Ale też ma kolor biały. Tak jak wspomniałem, kolor biały świadczy o tym, że nic się nie dzieje. Teraz uwaga, jeżeli ja jeżeli ja wyprawię pociąg, to zablokuję blok początkowy i u mnie zrobi się na kolor czerwony, a u Was odblokuje się blok końcowy i też będzie miał kolor czerwony. Także tak to jest w tych blokach. No oczywiście mi najłatwiej mówić z tego względu, że ja już chyba 1000 razy obsługiwałem tą blokadę liniową i to człowiek zamknie tymi, potocznie mówiąc, oczami, może tą blokadę obsługiwać, ponieważ widzi ją na co dzień. Dobrze, szanowni Państwo, żeby tutaj ładnie to sprecyzować, później sobie omówimy procedurę wjazdu i wyjazdu pociągu. Szanowni Państwo, teraz tak, w przypadku usterek bądź niemożności podania sygnału zezwalającego z blokadą liniową, oprócz tych bloków początkowego, pozwolenia i końcowego, współpracują jeszcze następujące przyciski. Mamy tak zwane DPO, czyli jest to doraźny początkowy. Umożliwia on obsługę blokady liniowej w przypadku wyjazdu na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny. Przed użyciem, pamiętacie, DPO należy bezwzględnie wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów. Zaraz Wam wytłumaczę czemu. Mamy też taki przycisk DKO, jest to tak zwany doraźny końcowy. Umożliwia on obsługę blokady liniowej w przypadku wjazdu na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny. Obsłużenie przycisku DKO włącza nam obwód zastawki, ale nie zastawkę. Użycie tego przycisku nie powoduje wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociągów. Z blokadą liniową współpracuje bardzo ważny element, a mianowicie tzw. PWL-ka, czyli jest to tzw. przeciwtórność liniowa. Jest to pewne zabezpieczenie uniemożliwiające wielokrotne podanie sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym.
wyświetla się w przypadku podania sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym, a gaśnie w momencie zablokowania bloku początkowego. Żeby, szanowni państwo, ładnie to tak potocznie mówiąc, spikać, to sobie zrobimy różnego procedurę wjazdu i wyjazdu pociągu. Szanowni państwo, pierwszy zaczynamy od tej procedury wyjazdu. Wiemy zapewne, że podstawą do wyjazdu pociągu jest sygnał zezwalający na semaforze. Jeżeli nie możemy podać sygnału zezwalającego, wyjeżdżamy na sygnał zastępczy. O sygnalizacji jeszcze wam nie mówiliśmy sobie, ale sygnał zastępczy jest to taki sygnał, który jest podawany w razie niemożności podania sygnału zezwalającego, czy to na semaforze wjazdowym, czy drogowskazowym. Jak go widzimy w terenie, to jest tak zwane białe światełko migające, które miga nam 90 sekund. Oczywiście możemy go prędzej wygasić, ale musimy się upewnić, że dany nasz pociąg minął semafor. Jeżeli nie da rady podać sygnału zastępczego, to wyjazd lub wjazd będzie na rozkaz pisemny. O rozkazach też sobie powiemy. Słuchajcie, mamy taką sytuację. Ja lubię pracować na przykładach, więc sobie omówimy przykład. Zobaczcie. Wyprawiam pociąg 1401. Mamy tak, blok początkowy, końcowy i pozwolenia. Początkowy i końcowy, przepraszam, początkowy i pozwolenia mamy w stanie odblokowanym, więc są na kolor biały. Blok końcowy mam w stanie zablokowanym i też jest na kolor biały, czyli nic się nie dzieje. Mamy semafor, który wskazuje sygnał stój i mamy PWL-kę, czyli tą przeciwtrudność liniową, która uniemożliwia nam podawanie wielokrotnie sygnału zezwalającego. Teraz uwaga, jeżeli ja podam sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym, zapala się tak zwana PWL-ka, czyli ta przeciwtrudność liniowa. Czyli już drugi raz dla tego pociągu, ani dla kolejnego innego, nie podam sygnału zezwalającego. Bo nawet jakbym nastawił ręcznie sygnał stój na semaforze, to PWL-ka cały czas będzie nam świecić. Czyli już nie podamy sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym. Teraz uwaga. Podocznie teraz możemy zablokować blok początkowy, ale nam się nie uda, ponieważ pociąg musi minąć semafor wyjazdowy i ten semafor musi się zrobić na tak zwany stój. Jeżeli pociąg minie semafor, pierwszą w urządzeniach przekaźnikowych, pierwszą osią, potocznie mówiąc, zwala nam semafor na stój. I co teraz robimy? Pociąg już wyjechał na szlak. Ja teraz mogę zablokować blok początkowy. Gdy zablokuję blok początkowy, znika nam PWL-ka. Jak zablokuję blok początkowy, u kolegi na przedniej stacji, czyli u Was, odblokuje się blok końcowy. On jeszcze zablokować bloku końcowego nie może. Czemu? To powiemy sobie, gdy omówimy sobie procedurę wjazdu. I słuchajcie, pociąg wyjechał, jest już na szlaku. I teraz skąd ja mam się dowiedzieć, czy pociąg dojechał, czy nie? A mianowicie po tym, że blok początkowy mi się odblokuje. Jeżeli blok początkowy mi się odblokuje, to znaczy, że kolega zablokował blok końcowy i ja mogę, to jest potwierdzenie dla mnie, że pociąg dojechał do następnego posterunku i ja mogę kolejny pociąg wyprawić, jeżeli oczywiście mam. Słuchajcie, to teraz omówimy sobie procedurę wjazdu, czyli to, co wy mieliście lub ten kolega z przedniego posterunku. Zobaczcie. Tutaj ja nie zarządzam, pociąg do mnie przyjeżdża, więc uwaga, blok pozwolenia musi być zablokowany, ponieważ kolega, żeby móc wyprawić pociąg, musi mieć blok początkowy odblokowany. Blok początkowy tu będę miał odblokowany, blok końcowy też będę miał w sensie zablokowany, ale oba będą na kolor biały. Semafor ma na stój, tutaj mamy tak zwaną zastawkę nad blokiem końcowym. Zaraz wam wytłumaczę, do czego ona służy. Słuchajcie. Kolega wyprawił do nas pociąg 1402. Zablokował blok początkowy, a u mnie się odblokował blok końcowy. Dla mnie odblokowanie się bloku końcowego, czyli zrobienie się na kolor czerwony, oznacza, że kolega do mnie wyprawił pociąg. Pociąg jest już na szlaku. Podaję sygnał zezwalający. Pociąg dojeżdża. OK. I teraz uwaga. Wiadomo, pierwszą osią zwala nam semafor. Teraz uwaga, pytanie podstawowe. Jeszcze może się cofniemy do tego. Teoretycznie ja mogę wciskać blok końcowy, ale nic mi to nie da. Czemu? Ponieważ z blokadą liniową współpracuje tak zwana zastawka nad blokiem końcowym.
Ona umożliwia nam zablokowanie i gdy ona zwolni, możemy wtedy zablokować blok końcowy. Czemu na przykład, jakby to powiedzieć, czy to jest fajne, czy nie? Oczywiście, że to jest fajne z tego względu, aby gdyby zastawki nie było, to ja bym mógł zablokować blok końcowy w momencie, gdy pociąg jeszcze jest na szlaku. Mogę to zrobić. Oczywiście nie wolno nawet tego robić, byśmy tego nie mogli zrobić z tego względu, że urządzenia nam nie pozwalają. Ale gdyby właśnie nie było zastawki, to niestety, ale byśmy mogli blok końcowy zablokować w momencie, gdy pociąg jest jeszcze na szlaku, ale to by było bardzo niebezpieczne z tego względu, że to jest dla kolegi z tylnego posterunku informacja, że ten pociąg, który jest na szlaku, dojechał i może kolejny wyprawić, a to co by się okazało, okazałoby się, że dwa pociągi by się spotkały na szlaku, co w blokadzie i nocnępowej jest to niemożliwe. W sensie wręcz niedopuszczalne. Więc po to jest ta zastawka. Zastawka nad blokiem końcowym zwalnia. Kiedy ona zwalnia? Zaraz powiemy. Pierw, a jedziemy dalej, czyli mamy sytuację. Wyświetlony sygnał zezwalający. Pierwszą osią tradycyjnie zwala nam tutaj pociąg semafor na stój. Teraz uwaga, gdy pociąg ostatnią osią zjedzie z pierwszego odcinka izolowanego, zastawka nam zwalnia. To jest właśnie stwierdzenie, że pociąg wjechał w całości, w sensie może nie w całości, ale pociąg tutaj zostało przez urządzenia stwierdzone, że pociąg wjechał i możemy zablokować blok końcowy. Jeżeli oczywiście zastawka zwalnia, bo jeżeli zastawka by nie zwolniła, to nie zablokujemy bloku końcowego. Czyli przypominam jeszcze raz, zastawka nad blokiem końcowym zwolni wtedy, kiedy pociąg ostatnią swoją osią zjedzie nam z pierwszego odcinka izolowanego za semaforem. To jest stwierdzenie, że w całości wjechał, znowu w sensie urządzenia stwierdził, że cały wjechał i można zablokować blok końcowy. Oczywiście jeszcze musimy stwierdzić sygnałowe miejsce końca pociągu, ale to oczywiście o tym sygnałowym miejscu końca pociągu powiemy sobie później. Zastawka zwolniła. Więc możemy zablokować blok końcowy. Jak zablokujemy blok końcowy? Przepraszam, znowu jadę do tyłu. Jak zablokujemy blok końcowy? To u kolegi się odblokuje blok początkowy. Blokada wraca do stanu zasadniczego. To jest ta procedura. A teraz uwaga. Wrócimy się troszeczkę wcześniej do procedury wyjazdu. A mianowicie, słuchajcie, powiedzieliśmy sobie o tym DPO. Jest to doraźny początkowy. Umożliwia on obsługę blokady liniowej w przypadku wyjazdu na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny. Przed jego użyciem należy bezwzględnie wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów. Czemu, słuchajcie? Słuchaj, teraz tak. Powiedzieliśmy sobie, że uwaga, zobaczcie, ja trochę będę przesuwał. Gdy wyświetlimy sygnał zezwalający, zapala się PWL-ka. PWL-ka, ona też będzie nam służyć do zablokowania bloku początkowego. No ale jeżeli wyjedziemy na sygnał zastępczy albo rozkaz pisemny, to PWL-ka się załączy. A przecież jakoś blokadę liniową musimy obsłużyć. Dlatego użycie przycisku tego DPO powoduje nam zaś wyświetlenie PWL-ki. Ale uwaga, czemu należy wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów? Z tego względu, że możemy tak zwanie zmylić przeciwnika i możemy zablokować blok początkowy, nawet nie mając pociągu. Ponieważ ja teraz sobie mogę użyć przycisk DPO, czyli doraźny początkowy, a pociągu żadnego nie mam. PWL-ka się zaświeci, blok początkowy zablokuje. Dla kolegi to będzie informacja, że pociąg ode mnie wyruszył, a przecież ja żadnego pociągu nie mam. A przecież nie wolno manipulować urządzeniami SRK, tą blokadą liniową, więc tego nie wolno robić, dlatego należy wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów. Czyli jeszcze raz, DPO powoduje nam wyświetlenie się PWL-ki, a w przypadku, gdy jedziemy na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny, przed użyciem DPO należy bezwzględnie wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów. A teraz słuchajcie, mamy też DKO. Jest to tak zwany doraźny końcowy, to już powiedzieliśmy. On też umożliwia nam obsługę blokady liniowej w przypadku wjazdu na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny. Obsłużenie przycisku DKO włącza nam obwód zastawki, ale nie zastawkę. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Użycie tego przycisku nie powoduje wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociągów. Więc jedziemy do naszej procedury wjazdu.
Teraz uwaga, jeżeli mamy dany pociąg, wyświetliliśmy na niego sygnał zezwalający w urządzeniach przekaźnikowych, droga się utwierdza. Utwierdzenie drogi przebiegu polega na tym, że nie zmienimy już żadnego elementu, czyli nie przełożymy rozjazdu na przykład, lub nie ułożymy z przebiegu sprzecznego. Teraz uwaga, mamy tą zastawkę. Ona, wiadomo, zwalnia w momencie, gdy pociąg zjedzie ostatnią osią z pierwszego odcinka izolowanego. Ale to działa tylko w przypadku wjazdu na sygnał zezwalający, ale czasami musimy wjechać na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny. Wtedy, jak nie użyjemy tego TKO, to zastawka nam nie zwolni, a więc nie zablokujemy bloku końcowego. A jak nie zablokujemy bloku końcowego, to będziemy musieli wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów, ponieważ będzie to usterka blokady liniowej. Tak jak powiedziałem tam, zastawka, ten DKO włącza nam obwód zastawki, ale nie zastawkę. Czemu? Bo jeżeli w momencie, gdy pociąg byłby na szlaku, no to ja bym mógł te DKO sobie włączyć i zastawka by zwolniła, a wiadomo, tak jak już powiedziałem, nie wolno tego robić. Nawet by tam urządzenia nam tego nie zwolniły, nie, urządzenia nam by tego, na to nie pozwoliły, czyli byśmy nie zablokowali bloku końcowego w momencie, gdy pociąg jest na szlaku. Użycie DKO powoduje nam właśnie włączenie obwodu zastawki, bo zastawka i tak zwolni nam, kiedy ten pociąg ostatnią osią zjedzie nam z pierwszego odcinka izolowanego, mimo że droga przebiegu nie będzie utwierdzona. Po to właśnie mamy te DKO. Nie trzeba wprowadzić telefonicznego zapowiadania pociągów, ponieważ i tak zastawka zwalnia nam wtedy, kiedy pociąg zjedzie nam ze szlaku. Nie ma tutaj innej opcji, więc nie będzie trzeba wprowadzić tego. Czyli musimy mieć po prostu pociąg, żeby móc zablokować blok końcowy. Bo bez pociągu to ani rusz. Także słuchajcie, o blokadzie typu EAP sobie powiemy później. Jeśli chodzi o pierwszą część półsamoczynnej blokady liniowej, mam nadzieję, powiedziałem Wam o tej jednej z najbardziej popularnych blokad liniowych typu C, chociaż w ostatnim czasie króluje blokada liniowa typu EAP. Tutaj w moim rejonie, tam gdzie było typu C, to czasami przekształcają ją w blokadzie typu EAP, chociaż szanowni Państwo, to się wiąże z wyposażeniem różnych posterunków. Jak już dane posterunki, nie wiem, na danej linii są wyposażone w AP, to już idziemy AP, jak na danej linii typu C, to idziemy typu C. W zależności od specyfiki tutaj linii, żeby nie było takiej sytuacji, że o jeden posterunek jest wyposażony w AP, drugi w typu C, trzeci również w AP, no żeby nie było po prostu takiego mieszania, nie? U mnie na przykład na linii jest tutaj blokady typu C. Sąsiednia linia ma blokady typu AP, no tak jako się to wiąże. A jeśli chodzi o blokadzie typu AP i kiedy się wprowadza telefoniczne zapowiadanie pociągów oraz jak to przełożyć na dziennik ruchu, powiemy sobie w drugiej części półsamoczynnej blokadzie liniowej. Na dziś to dziękuję serdecznie. Jak jakieś macie pytania, śmiało to zadawać w komentarzach.